W Koszycach i robić Słowację. Nie dało się. Ale wygląda na to, że sali będę żałował. Supra, silko koło białego stoku, bardzo trudny wyraz koło. I Bizon Ultra Trail. Tym razem 5 dyszek, tak. Nie za dużo, nie za mało. Sam raz. Serio, znowu musi padać. Dopiero co padało w Warszawie. Biegnie się przyjemnie, ale teraz troszkę obowiązków. To jest Puszcza Knyszyńska. Z czego Puszcza Knyszyńska słynie i skąd powstała? Otóż jak mówi legenda, brat Jagiełły Witold przez tą puszczę lazł ze swoim wojskiem na Grunwald. Wracał już tą drogą, nie wracał, bo go Krzyżacy po bitwie wzięli w niewolę, o czym mało kto pamięta. Ale jak szedł na bitwę przez tą właśnie puszczę, to legenda głosi, że zatrzymał się tutaj na śniadanie i jadł knysze. Bizon! 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 No po prostu powtórka z rozrywki. Już taki ten rok. To już któryś z rzędu mój bieg w 2020 epidemiologicznym, kiedy pada jak głupie. Bizon? Bizon. 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 A tu mijam punkt startowy tych, którzy zdecydowali się na bieg na dystansie 35 km. Bo można biec stówę, nie dla mnie, 5 dych dla mnie, 35 to takie, ni to 3 dychy, ni to maraton, więc... No i oczywiście dla dzieci 16. Zaczyna się robić ciekawiej. Szutrowisko zajęło krzaczowisko. Miejsce szutrowiska zajęło krzaczowisko. O, teraz prawidłowo. Bizon. Bizon! 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 A pani się zaczaja na bizona, taką pułapkę robi. Niby tu zostawia buta, a później w tego buta wpada bizon. Jest pyszna kiełbasa. A pani tu stoi na straży w porządku, żeby żubry i inna dzika zwierzyna nie wyjadła tego, co dla biegaczy. Bizon. 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 Nozi. Nozi. Kabanos to jest to, wam powiem. Nie jakieś wegańskie zielsko. Trawa. Liście. Ludzie różne rzeczy jedzą. Kabanos. Kiełbasa. Grzegorz, serio, musiałeś? Nie dało się bokiem tam z drugiej strony. Bizon! Bizon! Tu i znowu produkcja filmowa. Bizon! Robiona przez Bizona z Torunia. Cześć, cześć, cześć. No i czas na podsumowanie kolejnego biegu i kolejnego odcinka. 50 pękła naprawdę bardzo sympatycznie, bardzo
fajny medal z żubrem. No i tylko żubrów nie było, ani bizonów. Bizon, żubr, jeden pies, jak to mówią. Trasa płaska, choć z górkami, ale taka idealna dla mnie, bo mnie góry ogólnie męczą. A tu nie bolało. I mimo, że dystans taki sam jak u tego Wawrzyńca, to zrobiłem go o 5 godzin szybciej, więc jednak góra robi górę. Wstydźcie się inne biegi górskie. Powinniście być takie płaskie, tylko z akcentami. Co jeszcze? Fajna pogoda, topowo biegowa. Trochę padało. Bardzo mało wiało. Temperatura idealna. No i powiem wam, jestem w szoku, że to jest dopiero pierwsza edycja. Wyglądało profesjonalnie, jakby to była przynajmniej 10. A to pierwsza. Największy szacun dla tych, którzy się zdecydowali lecieć 100 km. Ja nigdy. Jesteście wariaty. Wariaty. I jeszcze na koniec mam taki apel. Czemu tyle fajnych dziewczyn biegło na 35 km? I mnie tylko wyprzedzały i nie mogłem się za nimi naganiać. To może ja powinienem biegać krótsze, albo one dłuższe. Nabiegane za tydzień następny. Jo. Bawcie się. I tyle.